Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Chciałam powiedzieć, jak zwykle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ale tak, rzeczywiście pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Teraz projekt 360, kolejny element. Jaka iglica długa, przygotowana. Dobra. Wiecie, ile, kochani, muszę dzisiaj rzeczy zrobić? Bardzo, bardzo dużo. Dobra, dzisiejszy element tutaj przymocowałam. Dużo rzeczy, mianowicie tak, po filmie jadę po farbę. Tak. I będę malowała pokój. Sama, bo nie ma kto mi tego zrobić, więc pomaluję sobie pokój tak szybciutko, tę jedną część, w której tutaj nagrywam. No i tak, następnie muszę zrobić obiad, a dzisiaj u mnie fasolówka. Jaka u Was zupka dzisiaj? U mnie fasolówka. No, lubię fasolową, kurczę, pieczone pyszota, chociaż najbardziej lubię pomidorówkę, już kiedyś o tym wspominałam. Dobra, kochani, teraz tak, to co mam na sobie, sorry, nie mogę dzisiaj zebrać myśli, myślę o 10 rzeczach naraz, więc tak, myślę trochę o stylizacji, którą mam na sobie, trochę myślę o butach, które tam za chwilę Wam mam pokazać, trochę myślę o pokoju, który mam pomalować, myślę o fasolówce, żeby dobrze ugotować fasolę, czy tam, nie wiem, w sumie jak to się robi, ale zrobię, no i jeszcze coś muszę zrobić. No dużo rzeczy, dobra, więc tak, stylizacja, którą mam na sobie. Nowością jest u mnie blazer aksamitny, bardzo elegancki, przepiękny, taki po królewsku. Mamy dodatkowo takie tutaj wstawki, znaczy całe to jest aksamitne, ale takie wstawki bez żadnego wzoru i to bardzo ładnie tutaj wygląda, dodaje takiej elegancji tej rzeczy. Jeszcze tutaj bardzo podobają się frędzelki, które są na dole przyszyte i też bardzo ładnie to wygląda. Także to jest moja nowa rzecz. Kupiłam ją w Tania Odzież Retro za jakieś grosze, z tego co pamiętam. Chyba byłam na przecenie jakiejś takiej, że to kosztowało bardzo skromnie za to zapłaciłam. Jestem z tego zadowolona, słuchajcie, to jest taka moja ala podomka po domu, tak dzisiaj sobie tutaj chodzę, pomyślałam sobie, o fajnie, będę miała elegancką stylizację do malowania pokoju, natomiast teraz przemyślałam to, że chyba jednak będę musiała się przebrać, dlatego że te frędzelki mogą spowodować katastrofę podczas malowania, także daruję sobie, ale to jest naprawdę taka bardzo elegancka stylizacja, taka naprawdę podomeczka, super sprawa. Dobrze, w dzisiejszym filmie też wystąpią buty, no i teraz do mojej rodziny i kolekcji takich kozaków dołączył kolor różowy, więc takie same jak żółte, takie same jak niebieskie, tutaj nie mam, przestawiłam. No i teraz jeszcze właśnie różowe, bardzo, bardzo taki na pierwszy rzut oka odważny kolor, ale pomyślałam sobie, że to też jest taki kolor pastelowy, więc mam dużo pomysłów, jeżeli chodzi o wystylizowanie tych kozaków, o to, że chcę przede wszystkim zmienić ich charakter, ponieważ kiedyś różowe i białe kozaki to zawsze takie skojarzenie było, że to taka totalna wiocha, ale jeszcze i złote. A złote też mam takie. Natomiast no, tutaj zobaczycie zupełnie taką inną odsłonę tych butów, inną taką interpretację, ale naprawdę są takie przeurocze. Bardzo mi się podobają. Kochani, pierwsza rzecz to jest taka sukienka, jeżeli zapniemy, to jest blazer, jeżeli rozepniemy na przykład, to też i kamizelka. Także to jest taka rzecz bardzo, bardzo uniwersalna, podoba mi się niesamowicie. Ma przepiękny taki spiczasty kołnierz, no i tutaj jeszcze nie wiedziałam nawet na początku, że jest guzik ukryty i że tutaj też fajne jest zapięcie, tworzy się ciekawy taki dekolt, takie wycięcie. Natomiast w ten sposób, gdy na przykład zapnę do tego miejsca, to też bardzo ładnie ten dekolt wygląda. To jest kolor taki limonkowy, soczysty, no to to już jest taka taka wiosna pełną parą, czyli już tutaj jest bardzo rzeźko, bardzo, bardzo fajnie, świeci słońce. Założyłam do tego moje nowe te kozaki różowe, bardzo ładnie ten kolor wygląda. No i jeszcze tak, moi drodzy, tutaj można sobie z tym kombinować. Myślałam o tym, żeby coś pod to ubrać i wtedy rozpiąć, też taka opcja jest. I bardzo fajne można tutaj stworzyć z tym no, stylizację, bo to daje dużo możliwości w gruncie rzeczy. To jest bardzo długa rzecz, więc tutaj obcasy to po prostu muszą być. To jest bardzo, bardzo długie. Podoba mi się to niesamowicie.
nie wiem, gdzie ja to kupiłam. Albo w Ubieram, albo w Tanie Odzież Retro. Po prostu tyle rzeczy, co ja kupuję, to już czasami nie jestem w stanie zapamiętać. Ale ogólnie wiecie, że te dwa sklepy polecam, bo są bardzo fajne. No i fajny zakup. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Teraz, kochani, taka koszula. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, uwielbiam ten tekst. Zawsze, kiedy pokazuję Wam jakąś koszulę, muszę to powiedzieć. I tyle. To już jest takie wpisane we mnie. Moi drodzy, koszula ma przepiękne kolory, mamy dużo tutaj barw, jest taka radosna, poprawiająca humor. Jeżeli ktoś ma humor zepsuty na przykład, to wystarczy popatrzeć na taki kawałek materiału, co tutaj się dzieje. To jest taka radość, to jest takie, nie wiem, te kwiaty są takie aż dziwne, takie śmieszne trochę, to jest wszystko takie przeskalowane, powymyślane, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście stylizacja moja jest też taka, stylizacja moja będzie tutaj taka szalona. Założyłam sobie takie zielone spodnie i to są spodnie, które nazwałam staw. One mi się kojarzą ze stawem, z taką sadzawką gdzieś na wsi, takie klimaty. Zawsze każde ubranie z czymś mi się kojarzy. Jeżeli nie kojarzy, to znaczy, że nie jest wystarczająco interesujące. Moi drodzy, więc tak, do tego różowe kozaki. Róż z tymi zielonymi spodniami bardzo się lubi, bo kiedyś już Wam pokazywałam stylizację właśnie konkretnie różowe botki, te spodnie i różowa koszula. Tutaj akurat zmieniłam dwa składniki, czyli tym razem kozaki, więcej różu i zmieniłam koszulę na taką kolorową. Kolejna stylizacja to tak naprawdę dwa składniki, więc od razu Wam je pokażę. Po pierwsze spodnie, to są jeansy białe, białe rurki. No i tak, jeżeli chodzi o dżinsy, to już przestałam kupować, dlatego że już gdzieś to mi przeszło. Natomiast białych potrzebowałam, ponieważ lubię nosić takie zestawy biało-czarne, czyli na pewno do tych spodni będę sobie ubierała coś czarnego na górze, no i będę sobie tak mieszała. Stwierdziłam, że są białe spodnie mi bardzo, bardzo potrzebne, ale konkretnie dżinsowe i konkretnie z wysokim stanem. No i ten model w sumie mi odpowiada. Co prawda mogłoby być, ten stan mógłby być jeszcze troszeczkę wyższy, a spodnie mogłyby być tutaj w biodrach bardziej dopasowane, znaczy nie w biodrach, w talii. No i dobra, i słuchajcie, te spodnie są w stanie idealnym. Ja zawsze każde dżinsy, które widzę w second handzie, sprawdzam dokładnie, czy nie są nigdzie poprzecierane, w miejscach, w których nie wypada, żeby było przetarcie, na pupie chociażby, wiecie, o co chodzi. Także te spodnie naprawdę trafiły mi się w bardzo, bardzo dobrym stanie. Powiedziałabym, że wręcz w idealnym. Kochani, i jeszcze w tej stylizacji wystąpiło takie body, które ma troszeczkę rękawy za szerokie. Ja mam bzika na punkcie zwężania, dopasowywania końcówki rękawa do mojej chudej ręki, dlatego że bardzo mi to przeszkadza. Czuję wręcz dyskomfort, jak coś mi lata. Jeżeli chodzi o taki rodzaj materiału, jakim jest bawełna, elastan i tego typu rzeczy, musi być dopasowane, bo naprawdę czuję się źle. Nawet o te 2 mm. Ja to wyczuwam i koniec, kropka. To body też jest w stanie idealnym. Chyba nawet było nowe z metką. Wzór wężowy, bardzo fajny. Wzięłam je sobie też z myślą o robieniu przeróżnych takich stylizacji na zasadzie łączenia przeróżnych wzorów, tak jak lubię robić. No i pomyślałam sobie, że świetnie się sprawdzi. Jest tak ogólnie bardzo wygodne i jest na mnie dobre. Wiecie, że ja, jeżeli chodzi o body, to mam problem, ponieważ nie zawsze tutaj ten wymiar jest na mnie dobry, ciągnie mi się tam, gdzie nie trzeba i jest wtedy mega problem. Kochani, zapomniałam, że to jest film Zabieram Was do Lumpeksu, więc na chwileczkę przeniesiemy się do sklepu. Nagranie będzie bardzo skromne, ponieważ jak zwykle było trochę ludzi. No i nie wiem, o której godzinie już jeździć. Chyba będę jeździła o 16, tak jak kiedyś, bo teraz zaczęłam jeździć o 11 i tych ludzi jest rzeczywiście dużo. Natomiast o 16 mam święty spokój, mogę sobie nagrywać, co tylko chcę. A i tak te rzeczy, które mają być moje, moje będą, bo raczej nikt tego nie kupuje. Więc dobra, przeniesiemy się na sekundkę do sklepu. Tam zobaczycie też moją szaloną stylizację ze spodniami tymi takimi lateksowymi, można powiedzieć Plastic Fantastic, które tak naprawdę są teraz jednymi z moich ulubionych, tak się stało i zmieniam ich charakter za każdym razem poprzez dodanie różnych części garderoby. Tutaj stylizacja taka biało-czarna.
kochani, jak zawsze takie nagrania ze sklepu są przeze mnie po prostu dużo wcześniej nagrywane, więc to było w tamtym tygodniu. Natomiast gdzieś tutaj niektóre rzeczy pochodzą właśnie z tamtych zakupów. Tak jak powiedziałam, było skromne. Teraz taka spódnica była przeze mnie zwężana, zwęziłam za mało, musiałam ubrać pasek do stylizacji, natomiast też gdzieś ten pasek tutaj pasuje i pewnie nawet jakbym zwęziła tak to do milimetra, no to i tak bym pasek założyła, bo mi się podoba. Moi drodzy, skracałam tę spódnicę standardowo, bo... Ale to dosłownie o tyle. Zobaczcie, o 1,5 cm gdzieś, o 2, coś takiego. Więc tak też skromnie, nie żadne 10. Nie robiłam jej takiej krótkiej. Ta spódnica kojarzy mi się też z wiosną. Bardzo ładne ma kolory. Podoba mi się niesamowicie połączenie zieleni z tym żółtym. No, jest to bardzo inspirujące, ponieważ te kozaki, które mam, ta rodzina kozaków, są jeszcze takie zielone. Dokładnie takie same, jak na tej spódnicy. I ja już widzę po prostu tę stylizację z kozakami, ale darowałam sobie już, pomyślałam sobie, zaraz naprawdę skończy się wiosna, nie będę w sumie w tych kozakach, nie będę w tych kozakach za długo chodzić, więc zastąpiłam je sobie takimi szpilkami. I też jest okej, bo to jest bardzo podobny kolor. Kolejna rzecz to jest tak przepiękna, tak wdzięczna sukienka, po prostu rewelacja. Mam coś takiego jeszcze w wersji spódnicowej, tak, mam spódnicę, która jest w kolorze fioletowym, też na takiej samej zasadzie, że jest taka szczuplutka glizda, natomiast ubierając ją, ona się rozszerza, dopasowuje w przepiękny sposób do sylwetki, to jest wiskoza z czymś tam jeszcze. Kochani, ta sukienka jest przeurocza, mamy tutaj falbanki, jest naprawdę świetna, można ją nosić sobie też latem na jakąś taką, na jakieś takie wyjście, impreza wieczorna, Boże, kiedy to było, albo na przykład na jakichś wycieczkach takich zagranicznych i wtedy takie sukienki świetnie się sprawdzają. O Boże, bo wiecie co, kiedyś się ubrałam takie coś cekinowego za dnia, po prostu, za dnia. I było takie coś, że śmieszna sprawa, ponieważ tak świeciło słońce, że wszystkich po oczach raziła ta moja sukienka. Po prostu jak wyszłam z samochodu, to aż chyba ludzi oczy bolały. No niestety, ale w sumie nie przejęłam się tym za bardzo, ale śmiałam się. Także taka szara sukienka, ona jest troszeczkę do poprawy w jednym miejscu, zobaczcie, ponieważ no, taka sukienka mogła ucierpieć w lumpeksie, jakiś wieszak ją zaatakował i tutaj troszeczkę zrobiła się taka dziura, więc trzeba to postrzywać, ponaprawiać, reanimować. Ja na pewno sobie z tym poradzę. Kolejna rzecz to są spodnie w rozmiarze 34 i słuchajcie, one są na mnie za szerokie, to jest XS-ka, a są za duże. Gdyby były w rozmiarze 32, byłyby idealne. Już ja widzę, że mi tutaj coś odstaje i mnie to strasznie drażni. To jest H&M, więc spodnie sieciówkowe. Troszeczkę są, ten kolor czarny jest taki już wyblakły, natomiast można kupić sobie jakiś barwnik, słyszałam, bądź też, no ja biorę takie rzeczy w tym Perwolu, Woolite, perła do czarnych rzeczy i rzeczywiście ubrania po prostu odzyskują swój dawny kolor. Także postaram się je kilka razy tak przeprać, przeprasować i może będą z powrotem piękne czarne. Natomiast tak, spodobały mi się kwiaty, które są na tych spodniach, te różowe, po prostu piękne kwiaty, pączki i to wszystko, co się tutaj dzieje, że stwierdziłam, no będą pasowały rewelacyjnie do nowych kozaków. Także tak czy siak te spodnie będę nosiła, czy będą bardziej czarne, czy tak jak teraz, to bardzo mi się podobają i one za chwilę też wystąpią w kolejnej stylizacji. A konkretnie z tym żakietem. Ten żakiet też bardzo mi się podoba, jest rewelacyjny. Ten kształt tutaj jest super. Ktoś wpadł na świetny pomysł, to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Można sobie nawet samemu tak w ten sposób powycinać, po prostu jakąś starą marynarkę przerobić, tylko że później trzeba będzie to podszyć. A to już nie jest taka prosta sprawa. No tutaj jest to zrobione po mistrzowsku, więc w sumie gdybyśmy chciały na przykład, chcieli sobie ozdobić jakimś ściegiem ciekawym, no to tak, ale w ten sposób to już naprawdę trzeba mieć zdolności krawieckie, żeby to tak podszyć, bo to już jest zawczasu wykrojone pięknie, tak teraz zdałam sobie z tego sprawę, czyli mój plan legł w gruzach, bo chyba tego nie zrobię, a już w oczach cięłam marynarki po kolei. Dobrze, czyli tak, wersja z krótkim rękawem, to jest na mnie za duże, za szerokie, nie lubię słowa za duże, bo ja wszystkie rozmiary noszę, natomiast jak to jest tak rozpięte, bardzo mi się podoba i wtedy ta szerokość jest fajna. Gdy na przykład w momencie, kiedy to zapnę, no to już wtedy rzucają się w oczy szerokie rękawiska i to wszystko nie wygląda tak dobrze. Także jak tutaj jest to rozpięte i to wszystko do siebie tak pasuje i bardzo mi się podoba.
No i kochani, ostatnio kupiłam sobie kombinezon a la Balenciaga, teraz kupiłam sobie kombinezon a la nie wiem co, ale bardzo mi się podoba, jest aksamitny, przepiękny, tutaj są jeszcze takie plamy. No kurczaki pieczone, nie dało się mydełkiem z Rossmana tego pozbyć, nie wiem, może wanisz też mam, no to waniszem spróbuję później. Tak w reklamie pani miała zabrudzoną tłuszczem i sosem bluzkę i po prostu polała tym waniszem, wszystko zniknęło, zobaczę. Jeżeli nie, to będę traktować jakiegoś, jak oszustwo. Totalne, bo to też jest taka plama, słuchajcie, też jakiś taki sos, no nie wiem, coś takiego. Dobra, po kolei. Będę musiała to zwęzić, to na pewno, bo to jest za duże i aż po prostu w tyłku mam pełno materiału na tyłku, tego jest bardzo dużo, takie pampy się zrobiły. Założyłam sobie tego żółte kozaki, żółty pasek, musiałam talię podkreślić, czy bym chciała, czy nie, ale i tak bym podkreśliła, czy by nawet to było w moim rozmiarze, czy też nie, dlatego, że ten pasek mi się tutaj podoba. Kochani, po filmie, dziś albo jutro, dzisiaj nie, bo dzisiaj maluję pokój, jutro może, jutro sobie ten kombinezon zwężę, dopasuję, jest rewelacyjny, kocham takie rzeczy, kupiłam go w Tania Odzież Retro, z tyłu tak się prezentuje, więc dobrze, że jest czarny, nie będziecie tego widziały, że on jest taki mega za duży, bo jakoś to, potrafię to zamaskować czasem, jestem cwana, zobaczcie jaki tu jest uroczy guziczek, który po prostu jest bardzo elegancki, a dres jest taki, no wiadomo, dres, to dres. I tutaj taki guziczek, czyli takie połączenie dwóch charakterów jakby. No i to mi się bardzo podoba. Jestem w tym zakochana. Świetna to jest rzecz. Mi się oczy zaświeciły, jak to zobaczyłam. I słuchajcie, to była taka historia króciutka, że ja już podchodziłam z rzeczami. Już zapłaciłam. I nagle przed moimi oczami pojawił się ten kombinezon. Ktoś go odwiesił, nie wziął sobie. No i ja jeszcze powiedziałam, że jeszcze biorę ten kombinezon. Kolejna rzecz to jest taka kurtka, rodzina tych kurtek już u mnie była, po prostu była, potem nie było, teraz znowu jest i tak dookoła, no tym razem taki żółty kolor, a to dlatego, że mam te kozaki i po prostu od razu teraz, wam już mówiłam, widziałam Fiata 500 w tym kolorze, także w różowym jeszcze nie, słuchajcie, w różowym nie, może gdybym mieszkała w większym mieście, to tak w Warszawie widziałam takie, na przykład takie samochody w takim kolorze. Natomiast tutaj u mnie no to raczej nie za bardzo, chyba że ja sobie taki zrobię, ale ja tylko preferuję samochody czarne i białe i ewentualnie jakieś takie ciemniejsze, żadne inne kolory mnie nie interesuje, jeżeli chodzi o auta. Więc moi kochani, żółtego Fiata 500 widziałam, no i też zobaczyłam tę kurtkę, jakby nie patrzeć, bo ten kolor bardzo mi się spodobał. Zaczęłam mieć takiego bzika na punkcie właśnie tego bladego żółtego, teraz zaczynam mieć bzika na punkcie różowego i mi się to zmienia, ja to bardzo lubię. Słuchajcie, uwielbiam mieć takiego po prostu na punkcie jakiegoś koloru. Ja to bardzo lubię, bo ja się cieszę. I ja się sama zastanawiam, Asia, jaki tobie kolor dziecko przyjdzie za tydzień do głowy? Ja tak sobie myślę, słuchajcie, no i ciach, pach i nagle po prostu pojawia się jakiś taki w myślach nowy kolor, nowy odcień i po prostu samochody, wszystko jest w tym kolorze. Także to jest rewelacja. A słuchajcie, kochani, zapomniałabym o duszy. Zobaczcie, jaka to jest piękna dusza. Jak to jest w cudowny sposób dopracowane, Boże, sorry. Także taka siatka tutaj jest, ja kocham zwracać uwagę na te szczegóły i powiem wam, że mam ochotę tę kurtkę przewrócić na drugą stronę. Oczywiście pozbędę się metki i zobaczcie, też będzie to bardzo ładnie wyglądało. Co o tym sądzicie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Zaglądajcie do tych kurtek, do tych dusz, bo dusza jest najważniejsza. Ostatnia rzecz na dzisiaj, perełka. Perła nad perłami, perełka, perełeczka, cudowna rzecz. Moi kochani, płaszczyk, który kupiłam w Ubieram, mam wersję długą, taką prawie do kostek, takiego płaszcza, tylko tamten nie ma w ten sposób ozdobionych rękawów, jest oversize'owy, ten jest troszeczkę szerszy, ale to nie jest jeszcze taki gabaryt, natomiast jest taki bardziej przyciele, powiedzmy, podług tamtego, bo ogólnie rzecz biorąc jest szeroki, jest po królewsku. Mincemur tu jest napisane, podoba mi się złoty tutaj wieszaczek. Ja uwielbiam, jak coś jest zadbane, jak wszystko jest zadbane co do najmniejszego szczegółu. Rękawy są przecudowne, kocham takie wstawki z aksamitu. No i ten płaszcz jest, słuchajcie, przepiękny. Już tutaj nie zakładałam go na zasadzie takiej, zazwyczaj nasze płaszcze, jak są rozpięte bądź też zapięte, to z jakimś paskiem. Natomiast tutaj stwierdziłam, że będzie ładnie wyglądał ten płaszcz tak zapięty. Słuchajcie, ja się cały film poprawiam, bo mi to gdzieś spada ciągle. Jak siedzę, to tak mam. Dobra, no i tyle. A z takich niespodzianek to chciałam wam tylko powiedzieć, że
nie wiem, do 2 tygodni, bo wczoraj Wam tam wspominałam, przedwczoraj, że będę miała coś nowego tutaj, będę miała nowe siedzisko. Coś bardzo fajnego sobie zamówiłam. Już się nie mogę doczekać, będę miała oparcie w końcu. Także muszę chwilę jeszcze poczekać. Dobra, kochani, więc kończę dzisiejszy film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka. Też Facebooka ostatnio też, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. I jeszcze, kochani, chciałam tylko powiedzieć, ktoś pytał, czy nagram kolekcję moich butów, więc to jest moja cała kolekcja. I taki film już powstał, więc nie nagram takiego filmu. Mówię też dlaczego, ponieważ za każdym razem ta kolekcja się nie zmienia. Jedynie dochodzą nowe jakieś buty, nowe elementy tej układanki i ja na bieżąco Wam wszystko pokazuję. Także warto wrócić do tamtego filmu i ewentualnie oglądać na bieżąco, co też tutaj nowego posiadam. I tyle. Lecę po farbę i idę za chwilę też, jak wrócę, gotować zupę fasolową. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.